Słuchasz Radia Pryzmat, Staromiejskiego Centrum Kultury Młodzieży w Krakowie. Operacja Styl. Bardzo serdecznie witam wszystkich słuchaczy na audycji Operacji Styl. Nazywam się Sabina Janusz, a moimi gośćmi są członkowie jednostki strzeleckiej 2077 Kraków, rzecznik prasowy jednostki sekcyjny Hubert Cora oraz szef pionu taktyki i wyszkolenia strzeleckiego, będący również instruktorem, sierżant Marcin. Witam Was bardzo serdecznie. Dzień dobry Pani, dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Jak już zdradziłam we wstępie, należycie do jednostki strzeleckiej znajdującej się w Krakowie. Opowiedzcie coś o niej więcej. Kim jesteście i czym się zajmujecie? Nas można zasadniczo rozumieć dwojako. Jesteśmy oczywiście osobnym tworem jako jednostka strzelecka 2077 w Krakowie. Jednakże stanowimy też integralną część. Terenowy oddział Związku Strzeleckiego Strzelec Józefa Piłsudskiego. To już jest organizacja działająca w całym kraju. Czy pokazujecie swoim członkom również wartości jak na przykład patriotyzm, miłość do ojczyzny? Z pewnością. Jeśli można wymienić takie podstawowe wartości, jakie można powiedzieć motto, którym kieruje się Związek Strzelecki, zwłaszcza nasz i zwłaszcza nasza jednostka, to jest stara dewiza Wojska Polskiego, honor i ojczyzna. W tych dwóch słowach tak naprawdę zawiera się klucz, który należy posiadać, aby być jednym z nas. I tak jak to powiedział Józef Piłsudski o swoich strzelcach, każdy może do nas dołączyć, ale nie każdy może wśród nas zostać. My przekazujemy wartości, które przydają się uniwersalnie, można powiedzieć, przydają się życiowo. Nie tylko jeśli chodzi o czy to służbę, czy to nawet robienie kariery w jakichś strukturach. To są, no tak jak już powiedziałem, wartości absolutnie uniwersalne, ponadpolityczne, ponad podziałami. Wartości, które głęboko wierzymy, że pozwolą jednak zrobić pewną różnicę tutaj, w tym kraju. Co trzeba zrobić, aby do Was dołączyć i najważniejsze, kto może dołączyć do organizacji? Jest to zapewne prostsze niż się wydaje. Tak naprawdę najłatwiejszym sposobem jest po prostu przyjść na nasze zajęcia, które odbywają się regularnie albo w naszej jednostce, albo na jakichś innych terenach, zazwyczaj w weekendy. W tym celu można oczywiście napisać do naszej strony na Facebooku, jednostka strzelecka 2077 Kraków. Mamy adres mailowy, mamy oczywiście podany numer telefonu, także jest bardzo dużo dróg kontaktu i można pytać właściwie o wszystko, jeżeli nie jest się pewnym, czy to jest dla mnie, czy to nie jest dla mnie. Po co się zastanawiać, po co gdybać, najlepiej po prostu przyjść, sprawdzić się i dołączyć. Czyli przyjść może każdy. O, zdecydowanie. Właśnie widzimy tutaj ciekawą tendencję. Coraz więcej naszych, zwłaszcza tych młodych kandydatów, czyli takich, można powiedzieć, początkujących strzelców, to właśnie kobiety, w dużej mierze dziewczyny. Czy to właśnie ze szkół, z uczelni, właściwie z bardzo wielu też regionów, czy to z naszego województwa, czy z województw ościennych. To jest tendencja, która, muszę powiedzieć, cieszy, bo fakty są takie, że w naszej jednostce, w strukturach Związku Strzeleckiego można robić naprawdę wiele całkowicie różnych rzeczy. Nie jest to zdecydowanie zarezerwowane tylko dla mężczyzn w szczytowej kondycji fizycznej, nie wiadomo jakiej. Przekonać się może każdy. Czy sprawdzacie jakoś umiejętności osób, które do Was przyszły? Ludzie, którzy przychodzą, to są raczej młodzi ludzie. Oczywiście mamy ludzi w różnym wieku, kandydaci są naprawdę w różnym wieku. To osób bardzo młodych po osoby już w takim średnim wieku, można powiedzieć. Natomiast raczej na tym etapie po prostu przekazujemy swoją wiedzę. Wiadomo, że nie oczekujemy, że przyjdą do nas od razu, nie wiadomo, komandosi i sami specjalci, którzy wkrótce przejmą pałeczkę i to oni będą uczyć. No nie, przychodzą różni ludzie, przychodzą przede wszystkim po to, żeby się nauczyć czegoś nowego, więc tutaj raczej jesteśmy nastawieni, że ktoś, kto przyjdzie, przychodzi po wiedzę, więc od razu wdrażamy go w nasz proces szkoleniowy. Jeszcze jedna warta rzecz jest, myślę, podkreślenia, a mianowicie właśnie temat dziewczyn, bo często sobie myślą, że nie, to nie dla mnie, to jest bardziej męski świat i tak dalej. Tak jak kolega właśnie wspomniał, coraz więcej dziewczyn na szczęście przychodzi do organizacji takich jak nasza.
I co właśnie warto podkreślić, u nas nie ma rozróżnienia na płeć, no wiadomo też na religię, na wiek, to nie rozróżniamy tego. U nas nie ma strzelców i strzelczy, nie jest tylko strzelec. I nieważne jakie jest, tak jak powiedziałem, płci, nieważne w jakim wieku, jest traktowany dokładnie tak samo jak każda inna osoba, no bo myślę, że to jest taka prawdziwa idea równouprawnienia, która panuje w naszej jednostce. To opowiedzcie też trochę o waszych zbiórkach, czyli po prostu zajęciach, które prowadzicie. Jak one wyglądają? Tematyka przede wszystkim jest bardzo szeroka. Od właśnie takich rzeczy, które z różnych względów po prostu musimy robić, takie jak musztra właśnie, czy jakieś podstawy regulaminów, aczkolwiek też raczej staramy się trzymać praktyki. Przez typowo wojskowe zajęcia, takie jak bronioznawstwo, takie jak taktyka zielona, czyli walka na terenach otwartych, przez nawet taktykę czarną, którą już, no, można powiedzieć, nie każda jednostka wojskowa podejmuje się ćwiczyć. To jest domena raczej służb MSW. Przez nawet takie zajęcia, można powiedzieć, społeczno-kulturalne, które też przecież się zdarzały. My bardzo dbamy o to, żeby ta działalność była różnoraka, tak naprawdę, aby każdy znalazł tutaj coś dla siebie. Pierwszy rok, jak ktoś jest kandydatem, wtedy uczymy tych najbardziej ogólnych rzeczy, tak jak właśnie tutaj było wspomniane, musztra, regulaminy, coś takie podstawy życia żołnierskiego, tak to można nazwać, bez, na czym dopiero się buduje całą resztę, bez czego no ciężko iść dalej po prostu. Potem, po tym pierwszym roku, gdzie są te rzeczy ogólne, tam też różne z taktyki i z bronioznawstwa, tak było wspomniane, bo to nie tylko regulaminy. Potem wchodzimy w zakres szkoleń specjalistycznych. W trakcie szkoleń specjalistycznych każdy sobie może zobaczyć, co go interesuje, co jest dla niego, czy na przykład bardziej lepiej się czuje jako, nie wiem, strzelec jakiegoś rodzaju broni, czy na przykład lepiej się czuje jako ratownik pola walki i tak dalej, i tak dalej. No, tych rzeczy jest cała masa i wtedy po prostu już jest ukierunkowany w pewną stronę. Mówiłeś wcześniej o tym, że macie stopnie i czy to jest wasz taki jakby system wyróżniania osób, które w strzelcu działają dość długo i bardzo się angażują w tę działalność? Zgadza się. Stopnie są takim podstawowym, można powiedzieć, wyróżnikiem. Dzięki stopniom można od razu zorientować się, z kim mamy do czynienia. Oczywiście te stopnie, tak jak w innych służbach, dzieją się na korpus. Mamy strzelców na dole, którzy są naszymi, można powiedzieć, ludźmi na ziemi. Są podoficerowie, którzy zazwyczaj dbają właśnie o to bezpośrednio takie wyszkolenie. I są oficerowie, na przykład nasz dowódca jednostki, który właściwie planuje wszystko w tym formacie strategicznym. On określa nasz kierunek rozwoju, on określa to tak naprawdę, w którym kierunku mamy iść i co mamy organizować. Dla każdego tak naprawdę jest jakieś zadanie, jest jakaś misja przewodnia, a stopnie to są takie, można powiedzieć, szufladki, które pomagają nam się w tym wszystkim zorientować. Poza tym oczywiście, tak jak w każdej służbie, jest to pewien rodzaj prestiżu, wyróżnienia za osiągnięcia, za unikalne umiejętności, ale także za oczywiście oddanie i służbę. No to jest też, jak mówiłem wcześniej, kwestia oczywiście tradycji, honoru, które są dla nas bardzo ważne. Pod tymi stopniami bardzo często chodzili i bili się nasi przodkowie. Jesteśmy niezwykle dumni, że w dzisiejszych czasach, w XXI wieku, nadal możemy pod nimi chodzić i kontynuować ich chlubne tradycje, ich dziedzictwo. Słyszałam, że prowadzicie także różnego rodzaju szkolenia. Opowiedzcie trochę o nich. Jakie to szkolenia oraz kto może na nie przyjść i w nich uczestniczyć? Co do naszych szkoleń, to prowadzimy szkolenia zarówno zewnętrzne dla ludzi z zewnątrz, którzy chcą się czegoś dowiedzieć w tym temacie, natomiast niekoniecznie chcą przychodzić na zbiórki i brać udział w tym życiu strzeleckim. No i mamy też szkolenia dla naszych członków, dla członków naszej jednostki. To są ten jakby główny podział. Te szkolenia to z bardzo, bardzo szerokiej tematyki są, więc przede wszystkim szkolenia na strzelnicy, różnego rodzaju strzelania, czy to te najbardziej podstawowe, mające na celu bardziej zaznajomić kogoś z bronią, z jej obsługą, z odrzutem, z całym tym, z tym wszystkim, co się dzieje przy oddawaniu strzału. Po szkolenia bardzo zaawansowane, jak strzelania sytuacyjne przy pojazdach, jak my to nazywamy, strzelania bojowe i specjalne, z użyciem pojazdów, w taktyce czarnej, czyli w pomieszczeniach, gdzie są to strzelania na naprawdę bardzo wysokim poziomie i o
bardzo wysokim stopniu zarówno skomplikowania, jak i zagrożenia dla osób, które robią to, a nie za bardzo mają świadomość, gdyż cechują się wysokim nasyceniem broni palnej na bardzo małej przestrzeni, co skutkuje tym, że bardzo łatwo o wypadek. Dlatego no, tutaj już musi być weryfikacja z naszej strony osób, które do takich szkoleń na naprawdę najwyższym poziomie dopuszczamy. W związku z czym przede wszystkim dbamy o bezpieczeństwo na naszych szkoleniach, bo to jest dla nas priorytet. Kolejne jakby szkolenia, które można u nas wyróżnić, to szkolenia linowe z różnych technik czy taktyk, czy to najprostszych, jak po prostu sobie radzić z linami, jak je wiązać, jak przygotować stanowisko zjazdowe. Najprostsze rzeczy, zaznajomienie ze sprzętem, aż po no, bardzo zaawansowane szkolenia z użyciem śmigłowców, z na budynkach, z wchodzeniem do pomieszczeń i tak dalej, i tak dalej. Oczywiście medycyna pola walki to jest podstawa, zwłaszcza w dzisiejszych czasach. Plus jest to takie szkolenie, które przydaje się najczęściej w cywilnym życiu, w takim życiu na ulicy, no bo na szczęście, dzięki Bogu, nikt do nas za często nie strzela na ulicy, a sytuacje, w których czasami trzeba komuś pomóc, bo coś się stało, no przydarzają się, więc to są takie najbardziej praktyczne ze szkoleń w cywilnym życiu. No i tak je można pokrótce, naprawdę pokrótce sklasyfikować i przedstawić. Jako organizacja paramilitarna zaangażowaliście się w pomoc Ukrainie w tych trudnych dla niej czasach. Możecie co nieco o tym opowiedzieć? Tak, oczywiście. Angażujemy się, można powiedzieć, dwojako. To jest przede wszystkim to, co dajemy tutaj na miejscu i to, co trafia w miejsca bardziej odległe. Przede wszystkim chodzi tutaj o przekazanie dość znacznej ilości sprzętu wyposażenia indywidualnego właśnie do walki. Przede wszystkim chodzi tu oczywiście o, no, można powiedzieć, komplety defensywne, czyli balistyka, hełmy, kamizelki, które dzięki naszym różnym kontaktom udało się w takim, można powiedzieć, kluczowym momencie walk przerzucić właśnie przez granicę do armii ukraińskiej. I myślę, że to jest taki najbardziej widoczny wyznacznik tego, że mimo, że nie zawsze się tym chwalimy, nie zawsze jest to bardzo, bardzo prezentowane, to jednak pomagamy, cały czas pomagamy. Drugim sposobem natomiast jest to, że szkolimy. Szkolimy, mogę tutaj zdradzić, nie tylko Polaków oczywiście. Każdy, kto jest, czuje taką chęć, czuje taką potrzebę, niezależnie od tego, w tym przypadku skąd się wziął, czy z Polski, czy z Ukrainy, może przyjść, może skorzystać z tego, co my mamy do zaoferowania. I mamy takich ludzi już bardzo dużo, właściwie cały pododdział prawie, że... A robimy to z tym większą radością, pasją i zaangażowaniem, że wiemy, że oni tak naprawdę walczą teraz za też naszą wolność i jest to taki nasz malutki kamyczek, taki wkład nasz osobisty, bardzo dużo serca to też wkładamy w tą bardzo niesprawiedliwą i okrutną wojnę, która się dzieje za naszą granicą, więc tym bardziej się cieszymy, że możemy. Czy ludzie rzeczywiście dopiero po wybuchu wojny zaczęli brać waszą działalność bardziej na poważnie? Taka bolączka organizacji pokoju właśnie naszej, pokoju Związku Strzeleckiego, to było takie podejście typowe właśnie dla, można powiedzieć, tej Europy Zachodniej, czy to środkowo-zachodniej, że tu jest bezpiecznie, po co takie rzeczy, przecież to jest jakieś takie dziwne tutaj właśnie, czasami się pojawiła opinia pod tytułem zabawa w wojsko. To jest oczywiście bardzo krzywdzące, bo jak już tutaj się nawet udowodniliśmy, to jest zupełnie coś innego. Natomiast rzeczywiście można powiedzieć, że pewnym chichotem historii jest to, że w momencie, kiedy za naszą granicą praktycznie 20 km albo nawet mniej od polskiej granicy zaczynają spadać rakiety, bomby, ci ludzie zamilkli. Co więcej, oczywiście od razu praktycznie mieliśmy gigantyczny wzrost w liczbie chętnych do właśnie do naszych szkoleń, nawet do dołączenia do stałej służby u nas. Także można powiedzieć, że ta wojna, jakkolwiek brutalnie by to nie brzmiało, jest pewnym zimnym prysznicem właśnie dla nas tutaj i w Europie, i tutaj w Polsce. Jestem przekonany, że bardzo duża część ludzi po prostu diametralnie zmieniła swoje zdanie o nas, o ludziach takich jak my.
odkryli, że te szkolenia mogą się do czegoś przydać, że znalazła się w nich chęć faktycznie nauczenia się czegoś takiego, co w trudnej sytuacji, w potrzebie, gdzie jest to zagrożenie życia, gdzie faktycznie można zginąć, myślę, że zobaczyli, że warto mieć umiejętności, które pozwolą nie być biernym, pozwolą nie tylko patrzeć i czekać na to, co się przydarzy, liczyć na najlepsze, ale faktycznie wziąć ten swój los we własne ręce i zawalczyć o niego, zawalczyć chociażby o swój kraj, czy po prostu o siebie, o swój dom, o swój dobytek, żeby nie być obojętnym, żeby nie tylko czekać na to, co los przyniesie, ale móc coś z tym zrobić.